Dziękuję bardzo, panie marszałku, panie ministrze, Wysoka Izbo. Pozwolę sobie w kilku słowach, w kilku zdaniach odnieść się do poruszonych tutaj kwestii, a na koniec spróbuję jeszcze kilka uwag dotyczących jakby puenty prac, do której się zbliżamy nad tą ustawą. Otóż, jeżeli można dwa słowa do tych przetargów, bo tak się składa, akurat to nie jest kwestia tej ustawy, ale zostało to poruszone, to ja chcę powiedzieć jedną rzecz, że jeżeli dbamy o to, żeby mieszkaniec jak najmniej zapłacił, to pozwólmy, żeby był przetarg, bo tylko wtedy można osiągnąć niższą cenę. A jeżeli ktoś mówi z tej trybuny, że zakład komunalny został wyposażony i dlatego trzeba bezprzetargowo mu zlecić wykonywanie pracy, to ja chcę powiedzieć coś innego, że również nie jeden przedsiębiorca prywatny, który daje ludziom pracę, też wyposażył się i oczekuje, żeby w normalnych warunkach konkurencyjnych mógł przystąpić do poszukiwania tej pracy. I zastanówmy się nad tym. Panie pośle Eichler, jest regulamin w Sejmu, który nie pozwala utrudniać obrad. W związku z tym proszę, poseł sprawozdawca ma głos, a pan proszę w ciszy wysłuchać odpowiedź pana posła. Dziękuję, ale ja myślę, panie marszałku, jestem przekonany, że o tym pewnie jeszcze będziemy mieć okazję mówić w innym punkcie, w jakichś tam kolejnych posiedzeniach Sejmu. Kilka słów jeszcze do takich uwag może, które pojawiły się tutaj. Na przykład, a zupełnie nieprawdziwe, no na przykład pojawiła się uwaga, że ustawa pozwoli na to, żeby szczątki ludzkie mieszać z innymi odpadami. To zupełnie nieprawdziwe hasło i stwierdzenie, ponieważ oczywiście szczątki ludzkie podlegają zupełnie innej regulacji ustawowej i tak być nie może, żeby mogły być mieszane z innymi odpadami. Zawsze podlegają spalaniu też, ale przede wszystkim podlegają procedurze chowania, tak jak mówi ustawa o cmentarzach i grzebaniu zmarłych itd. Pojawiły się hasła, że dotychczas sporo nieprawidłowości mamy, że wozi się odpady z jednego województwa do drugiego. Wymieniono mnóstwo nieprawidłowości. Otóż ta ustawa, jako kolejna ustawa z tej serii ustaw odpadowych, reguluje te kwestie w taki sposób, żebyśmy zlikwidowali te nieprawidłowości, żebyśmy zbudowali nowoczesną gospodarkę odpadami. W zasadzie wszystkie zarzuty, które się pojawiały, albo duża część tych zarzutów, to są zarzuty odnoszące się właśnie do tego systemu, który teraz mamy. Ta ustawa ma zmienić to, co jest złe w gospodarce odpadami, czyli ma działać na korzyść środowiska. Pan minister mówił już o związkach międzygminy. Ja tylko chcę doprecyzować jedną kwestię, że w tej ustawie dopisaliśmy, uczyniliśmy zapis, który doprecyzowuje, że związki międzygminne, wpłaty mieszkańców z tytułu opłaty za odpady mogą być dochodem związków międzygminnych. I w tej ustawie odnieśliśmy się do nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości w porządku w gminach, ponieważ to jest kolejny dowód na to, że słuchaliśmy strony społecznej, strony samorządowej i to były wnioski składane między innymi właśnie przez stronę samorządową i słuszne wnioski. Jeżeli były słuszne, one były przyjmowane i przez nas popierane i w konsekwencji również ministerstwo się też do tego bardzo często pozytywnie odnosiło. Pan poseł Czesak pytał o instalacje do przetwarzania selektywnie zbieranych odpadów zielonych i innych bioodpadów. Tutaj również chcę powiedzieć, że to był wniosek bodajże skierowany z samorządu województwa małopolskiego i on również został pozytywnie zrealizowany w efekcie wprowadzenia poprawki, która proponuje uwzględnienie wymagania dla regionalnej instalacji zapewniającej przetwarzanie selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów, nie tylko możliwości wytwarzania z nich produktów o właściwościach nawozowych lub środków wspomagających uprawę roślin, spełniających wymagania określone w przepisach odrębnych, czyli ustawie o nawozach i nawożeniu, ale również materiał po procesie kompostowania lub fermentacji, który nie spełnia wymagań dla produktu, ale może być wykorzystany dla celów nawozowych jako odpad w procesie R10. Ten przepis to jest artykuł 35 ust. 6 punkt 2 odnosi się do tych wniosków, które się pojawiły i jakby rozwiązuje te kwestie. Na koniec chcę powiedzieć tak, odnosząc się do kwestii pracy podkomisji, sposobu pracy podkomisji, konsultacji, o które też tutaj był dużo pytany. Pan minister mówił, jakie konsultacje przeprowadzał resort, rząd, strona rządowa, przygotowując projekt ustawy, ale chcę powiedzieć, że podkomisja również dwa pierwsze posiedzenia poświęciła w sposób niemalże nieograniczony na wysłuchanie wszystkich
stron zainteresowanych odniesieniem się do projektu ustawy. W efekcie tych dwóch posiedzeń, czyli mieliśmy do czynienia, możemy powiedzieć w cudzysłowie oczywiście, ponieważ nieformalnie jednak, z rodzajem wysłuchania publicznego. W efekcie tych spotkań przedstawiciele strony społecznej, przedstawiciele instytucji, przedsiębiorców złożyli poprawki na piśmie, które wszystkie były rozpatrywane i znowu kolejnym dowodem na to, że do tych poprawek żeśmy się odnosili bardzo rzetelnie i staraliśmy się je analizować, merytorycznie odnosić, to jest to, że na przykład któryś z kolegów posłów z PiS-u podnosił Związek Województw, tak? Ja nie powiem, czy wszystkie, ale niemalże wszystkie poprawki zgłoszone przez Związek Województw zostały uwzględnione w tej ustawie i z zadowoleniem podziękowałem. Proszę? No ja miałem kontakt z przedstawicielami Związku Województw, w każdym razie zostawmy to. Jeżeli marszałkowie to zgłaszali, to ja rozumiem, że marszałkowie też się ze sobą zgadzali. I rzeczywiście poprawki były naprawdę znakomicie pomagające poprawić jakość tej ustawy. To tylko dowód na to, że te konsultacje były. Zatem odpowiadając jakby na koniec, chcę powiedzieć, że no kierowaliśmy się zasadą, nie tak jak na początku było powiedziane tutaj przez jednego z moich przedmówców, że jeżeli poprawka jest zbieżna z ministerstwem, z projektem ministerstwa, to oczywiście ona jest przez nas uznawana jako korzystną. Tak nie było. Jako korzystną uznawaliśmy te wszystkie poprawki, które były korzystne dla środowiska. Bo tak naprawdę chodziło o to, żebyśmy dopilnowali, żeby środowisko było czyste, bo tylko wtedy obywatel może być bezpieczniejszy i bardziej zadowolony. Taka była koncepcja pracy komisji i myślę, że taka też będzie puenta, że ta ustawa poprawi znakomicie jakość środowiska, pozwoli nam zbudować jako kolejna z tych ustaw, jak mówiłem, w sposób nowoczesny zorganizować wszystko, co wiąże się z gospodarką odpadami w takim szerokim znaczeniu. I naprawdę ta ustawa, też chcę powiedzieć, ktoś zarzucił, że była pisana na kolanie. To naprawdę duży wysiłek urzędników Ministerstwa Środowiska, trudna ustawa, która rzeczywiście zmienia w sposób taki o 180 stopni niektóre sprawy, ale w sposób pozytywny. Długo oczekiwane zmiany, które być może będą trudne w sensie przyzwyczajenia się niektórych realizatorów tej ustawy, ale niewątpliwie dadzą nam szansę na to, żebyśmy nie wstydzili się osób, które przyjeżdżają do nas na wycieczki z zagranicy, którzy mówią, no tak, budynki macie ładne, ulice nieźle wyglądają, latarnie takie też ładne, natomiast po śmieciach deptamy w lasach, po akumulatorach deptamy w lasach, po bateriach. To są rzeczy, które naprawdę są karygodne, nie tylko dlatego, że brzydko wyglądają, ale dlatego, że naprawdę zagrażają bardzo często życiu i zdrowiu ludzi. Ta ustawa poprawia znakomicie ten stan i apeluję też do wszystkich, którzy tutaj dyskutowali, do przedstawicieli wszystkich klubów, aby wpisali się w ten proces budowania nowoczesnego systemu gospodarki odpadami, jaki razem możemy stworzyć. Dziękuję bardzo.